Cześć, witajcie w nowym nagraniu. 8 rzeczy, które zdecydowanie poprawią komfort i jakość użytkowania Twojego domu. Więc jeżeli nie masz domu, albo planujesz dom, albo już masz, to warto te rzeczy rozważyć. Wszystko oczywiście, o czym mówię, to tylko i wyłącznie moje zdanie. Nic nie jest tutaj reklamą, niczego nie reklamuję, a o tych rzeczach mówię na podstawie własnego doświadczenia. Niektóre z tych rzeczy będą dla Ciebie oczywistością, niektóre mogą Cię zaskoczyć, więc zostań do końca i koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli któreś z tych rzeczy Ci się podoba. Zapraszam więc. I te rzeczy, o których będę mówił, to dla mnie poprawiły najbardziej komfort użytkowania mojego domu, więc weź to pod uwagę. To wcale nie znaczy, że Tobie tak samo to poprawi, albo że Tobie przeszkadzają takie same rzeczy, które mi przeszkadzają, więc wybór dla Ciebie niektórych rzeczy może nie być oczywisty, a dla mnie jest. No i dobra, pierwszą rzeczą, o której będę mówił, to jest oczywiście kosiarka automatyczna, która zdecydowanie poprawiła komfort użytkowania tego domu. Dlatego, że ja, jak i pewnie każdy z Was, jest troszeczkę leniwy i już wiem, że po 3-4 razach, gdy kosiłem zwykłą kosiarką, już mi się nie chciało, mimo że ten trawniczek ma tylko 250 metrów kwadratowych, a wiem, że to jest mały trawnik w porównaniu do tego, co mają ludzie, i gdybym miał kosić na przykład 600 metrów kwadratowych dwa razy w tygodniu, aby utrzymać trawnik na takiej samej jakości cały czas, to by mi się nie chciało i albo bym odwlekał koszenie trawnika na przykład nie tego dnia, którego wyznaczyłem, ale albo za 2 dni, albo za 1 dzień, to wiem, że ten trawnik by tak nie wyglądał i wiem, że kilka razy na pewno bym pominął to koszenie, a to ściąga z nas bardzo dużą odpowiedzialność, mimo że swoje kosztuje, mimo że pierwsze uruchomienie w roku no, trzeba skosić samoczynnie trawnik, trzeba go ładnie wyrównać, zadbać o niego, to ta kosiarka robi robotę. Instalujemy raz, programujemy raz na początku roku i później tylko po prostu na sam koniec roku wyłączamy, robimy serwis, zmieniamy noże i to wszystko. Nie musimy się martwić o paliwo, nie musimy się martwić o oleje, nie musimy się martwić o to, że gdzieś tam powiedzmy musimy ją trzymać w szopce, wyciągać, odpalać i tak dalej, więc to jest urządzenie, które rekomenduję każdemu i każdemu to polecam i wiem, że coraz więcej ludzi się na to decyduje. Mimo że koszta są spore, to warto jest zainwestować. Kto ma raz, ten nigdy więcej nie wróci do kosiarki spalinowej, która jeszcze dodatkowo oczywiście jest głośna, tak? Bo oprócz tego, że musimy my kosić, to ona jest po prostu bardzo głośna, ta kosiarka spalinowa, a to jest praktycznie bezszelestne urządzenie. Na początku, gdy jest pierwszy trawnik, to ta kosiarka działa dość głośno, bo ta trawa trzeba skosić, te dźboła trzeba skosić, ale po pewnym czasie jest bardzo cicha, bardzo fajna, możemy ustawić koszenie w nocy, kiedy chcemy. Zalet tego urządzenia i posiadania tego urządzenia nie da się wymienić w ciągu 3 minut, po prostu trzeba to spróbować samemu, przekonać się i cieszyć się życiem, bo odzyskujemy sporo wolnego czasu, mamy cały czas trawnik w najlepszej możliwej kondycji i więcej zalet nie muszę wymieniać, bo to chyba oczywiste. Spróbujcie, zainwestujcie i nie pożałujecie. Jeszcze dodam tylko, że kolejność jest przypadkowa, to nie jest tak, że posegregowałem od najlepszych rzeczy do najgorszych, tylko po prostu lecę po kolei jak leci. Dobra, kolejną dość drobną rzeczą, ale bardzo istotną, która naprawdę poprawiła komfort użytkowania z tego domu, są te oto uchwyty palacza, które pozwalają nam na zamknięcie takich drzwi od zewnątrz, tak? Bo gdy wychodzimy na zewnątrz i nie mamy takiego uchwytu, nie mamy tam takiego zamka, który blokuje nam te drzwi, no to te drzwi są cały czas otwarte i tak jak ja nagrywałem w moich nagraniach, że najlepsze byłyby drzwi przesuwne, chociaż one są drogie i wiele osób by ich nie chciało, bo mówią, że właśnie one tam się rozszczelniają po iluś latach i wiele osób inwestuje w takie zwykłe okno tarasowe, można to tak nazwać, i po prostu źle się korzysta z takich drzwi bez takiego uchwytu, a to dopiero w zeszłym roku je zainstalowałem. Bardzo, bardzo mi się podoba, jestem zadowolony z tej rzeczy. Montaż trwa około godziny, kosztuje to między 20 a 50 zł prawdopodobnie, w zależności od okna, bo są tak jakby 2 rodzaje okien. Jeden jest bez ramy środkowej, które możemy otworzyć i tej ramy nie będzie i wtedy kupujemy inne, i są takie, która ta rama, ta framuga po środku zostaje i też wtedy kupujemy inne. No i to jest rzecz, która naprawdę fajnie się korzysta, bo nawet jesienią, gdy chcemy wyjść na zewnątrz, to możemy sobie zamknąć to okno, nie musimy iść naokoło i zimno nie wpada do domu, także polecam takie rzeczy zainstalować. Drobna rzecz, a bardzo cieszy i robi bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o korzystanie z domu. Ja jestem zadowolony, zainstalowałem w 2 pomieszczeniach, tam gdzie najczęściej korzystam, i po tym jak ja to zainstalowałem, u mnie w rodzinie już też się takie rzeczy pojawiły, także polecam. Kolejną taką rzeczą u mnie jest ta antena do
napędu bramy i słuchajcie, ona jeszcze jest źle zainstalowana, ale zacznę od początku. Normalnie korzystając z bramy wjazdowej i bramy od garażu, mamy dwa piloty. Rzadko się zdarza, że możemy korzystać z jednego, ale dzięki tej antenie zyskujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy korzystać tylko z jednego pilota, bo programujemy na przykład tego pilota do tej bramy i do tamtej bramy, co jest fajne z tego względu, że jadąc do domu musimy szukać tych pilotów. Ja nagrałem ostatnio o tym odcinek i jest to naprawdę dość irytujące. I na przykład będąc w domu też trzeba szukać dwóch pilotów, żeby otworzyć bramę, otworzyć tą bramę i tą drugą. To mniej istotne, ale dużo bardziej mnie irytuje brak zasięgu, szczególnie tego pilota. I co się okazuje, że na przykład wyjeżdżając z garażu, ja czasami nawet muszę otworzyć szybę w aucie, klikam i ta brama się nie zamyka. Muszę czasami nawet podjechać autem z powrotem tutaj pod to miejsce i dopiero ona zaskakuje. Jeden pilot działa lepiej, jeden gorzej. Raz działa lepiej, raz działa gorzej. Baterię zmieniałem już 3 razy, więc to nie jest tak, że to wina baterii. Po prostu zasięg tego pilota do napędu bramy jest bardzo słaby i ta antena mi to pomoże zmienić, chociaż jak wspomniałem, jeszcze jej dobrze nie zainstalowałem, dlatego że ona nie powinna być zainstalowana tutaj, bo co się okazuje, że ta antena nie działa z tym pilotem, ale ta antena będzie działała z tamtym napędem, czyli tą antenę będę musiał podłączyć do tamtego napędu i ja na szczęście mam już przewód pociągnięty, więc nawet nie będę musiał zmieniać jej miejsca prawdopodobnie i po prostu kabelkami podłączę ją do tamtego napędu, co sprawi to, że ta brama garażowa będzie działać na tego pilota, to raz. I dwa, że zasięg zwiększy się drastycznie, bo ten pilot jest lepszy, mi się wydaje, ogólnie. I zasięg spokojnie z tamtej górki mam, więc jadąc do domu będę mógł już otwierać bramę dużo wcześniej, na przykład stamtąd, tak? Co mi bardzo poprawi humor, mogąc to robić, bo naprawdę bywa to irytujące, że nie mogę tej bramy otworzyć, więc taki trik dla Was. Kolejna rzecz, którą kupiłem i od tamtego czasu jestem zafascynowany i używam bardzo często, jest ta oto zakrętarka. I tak jak wspomniałem, nie jest to żadna reklama, nie reklamuję sprzętu. Z tym, że to sporo zmieniło w moim domu, dlatego że jak wiemy, w domu jest ciągle coś do roboty, ciągle coś musimy robić, ciągle musimy coś przykręcać, odkręcać. A to zmieniło tyle, że nie tylko mogę zakręcać wkręty, tak, duże, małe i tak dalej, ale też mogę odkręcać śruby, zakręcać te śruby i nawet ja je używam do zmiany kół, mimo że ona nie daje rady odkręcić śrub od kół, tylko je trzeba poluzować na przykład, to wtedy tylko nakładam na sadkę, jak widzicie to jest ta duża, nakładam, odkręcam koła i 20 minut i po robocie, a chcąc nawet jechać do wulkanizacji i zmieniać koło, to wiecie, że to trwa godzinę, dwie, trzeba się umawiać i tak dalej, więc ja zyskałem sporo czasu na samej zamianie kół, łatwość wymiany i dlatego dużo fajniej się to robi w domu, ale nie tylko, sporo innych rzeczy, praktycznie wszystkie rzeczy, które ja robię w domu teraz, to robię tą zakrętarką i jak widzicie, ona już jest troszeczkę, widać po prostu, że jest używana bardzo często, bardzo gęsto i tak dalej będzie używana, bo używam jej praktycznie do wszystkiego. Trudno jest wyliczyć ilość rzeczy, do których ja jej używam i do której jej będę używał i tak jak wspomniałem, zwykła wkrętarka została odstawiona praktycznie, a używam tylko tego i jestem tak bardzo zadowolony, że postanowiłem właśnie o tym wspomnieć w moim nagraniu. Mała uwaga, bo mój tata kupił też zakrętarkę, tylko kupił słabszą. No ja bym jednak nie kupywał słabszej, sam powiedział, że jest spora różnica, dlatego że dużo szybciej te słabsze zakrętarki zaczynają używać udaru, tak? A ta jest mocniejsza i w późniejszym momencie zaczyna używać udaru i przy zakręcaniu wkrętów na przykład daje to sporą przewagę, że ona później zaczyna używać udaru, więc weźcie to pod uwagę. Sprawdźcie sobie, to jest model SSD18LT200BL, sprawdźcie sobie jaki ma moment obrotowy tutaj, jaką ma moc i słabszej po prostu nie kupujcie. Ogólnie Metabo polecam, ale gdybyście nie chcieli Metabo, tylko jakąś inną, to po prostu zainwestujcie w mocną zakrętarkę i zobaczycie, jacy będziecie zadowoleni. Robi to robotę. Ogólnie do tego sprzętu mam tylko dwie baterie, 2 amperogodziny, do tej i do wkrętarki. Przydałaby się jeszcze trzecia, albo najlepiej jakaś jedna mocniejsza i wtedy byłoby już idealnie tak naprawdę. 3 baterie, 2 sprzęty, 1 mocniejsza bateria i możecie działać całe dnie, całe tygodnie i nigdy Wam nie zabraknie energii.
A poza tym te baterie bardzo szybko się ładują, więc tak naprawdę nie zdążycie praktycznie drugiej zużyć, zanim ta się naładuje. Kolejną małą rzeczą, o której należy wspomnieć i dość szybko powiem, jest to ten przycisk radiowy. To jest przycisk, który pozwala mi zapalać oświetlenie w tym garażu, zewnętrzne oczywiście, czyli ja wychodząc na zewnątrz sobie klikam ten przycisk i tam się zapala. Dlaczego to takie istotne i dlaczego to akurat przycisk radiowy? Ano dlatego, że nie pociągnąłem przewodu sterującego z szopki tutaj, tak? I oczywiście te oświetlenie mogłem włączać tam w szopce, mogłem iść do szopki, włączać oświetlenie na zewnątrz, ale mi dużo bardziej chodzi o to, żeby idąc tam mogę sobie zapalić to oświetlenie. A mówię o tym dlatego, że gdybyście zapomnieli po prostu gdzieś jakiegoś włącznika zainstalować, zrobić, albo macie jakiś pomysł, dzięki któremu moglibyście zapalać gdzieś światło, albo włączać jakieś urządzenie, albo na przykład bramę przesuwną też tym na pewno można odpalać, to jest taki włącznik, on kosztuje 150 zł, działa na radio, ja już film o tym nagrywałem, więc warto się cofnąć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dużo osób mi pisało odnośnie bramy garażowej i odnośnie właśnie oświetlenia w szopce, że no, dlaczego sobie nie kupisz sterownika na Wi-Fi i będziesz mógł na przykład sterować sobie oświetleniem z telefonu albo otwierać sobie bramę zewnętrzną z telefonu. Słuchajcie, korzystanie z telefonu, zapalanie światła i otwieranie bramy dla mnie jest bez sensu, dlatego że muszę wziąć telefon do ręki, muszę się tam oczywiście zalogować, muszę znaleźć tą aplikację, otworzyć ją, poczekać chwilę, zapalić światło, czyli telefon musi być cały czas przy mnie. Czyli wychodząc na zewnątrz, wyobrażacie sobie, że wyciągacie telefon i odpalacie aplikację, coś tam robicie, klikacie, tak, i zapalacie światło. Czy to jest ułatwienie? Nie, to nie jest ułatwienie. Dla mnie ułatwieniem jest właśnie taki włącznik, który jest na ścianie, jest tutaj na stałe. Ja przychodzę, cyk, klikam, światło się zapala. Albo przychodzę, cyk, klikam i odpala się brama. A nie grzebanie w telefonie, szukanie aplikacji i uruchamianie oświetlenia albo jakiejś bramy, albo czegokolwiek tam sobie zażyczycie. Może pompy albo czegoś tam. Dla mnie to jest lepsze rozwiązanie niż jakieś tam aplikacje i sterowniki na Wi-Fi, bo ja nie chcę co chwilę zerkać na telefon i tam szukać jakiejś aplikacji. Dlatego uważam, że to rozwiązanie jest idealne, jeżeli zapomnicie jakiegoś włącznika, przełącznika i tak dalej. Super sprawa. Bo nie wiem, czy wybrzmiało, ale on działa na systemie radiowym, czyli tutaj jest tylko przycisk, on jest przyklejony na taśmę, tam nie ma nic pod spodem, żadnej puszki, on jest przyklejony, a tam, gdzie jest napięcie, gdzie jest prąd, jest po prostu taki sterownik, który ten oto po wciśnięciu tego guzika daje sygnał tam do sterownika i on zapala, steruje całym urządzeniem, więc to jest tylko przyklejone, tam pod spodem nie ma żadnej puszki. Kolejna bardzo ważna rzecz, która niestety mi zarosła, jest to ten system zraszaczy i nawodnienia trawnika. Oczywiście system ze sterownikiem automatycznym. Co to daje? Daje mi to, że mogę sobie ustawić nawodnienie trawnika o tej godzinie, której chcę i jestem pewny, że cały trawnik będzie nawodniony. Dlaczego? Dlaczego jest to takie ważne? Po pierwsze, samemu nie chciałoby mi się tego trawnika nawadniać, czyli stać tutaj z przewodem i to robić. Po drugie, musiałbym tego pilnować, tak? Czyli na przykład co trzeci dzień chodzić i podlewać w sytuacji, gdy ta trawa jest po prostu żółta. A po trzecie, możecie powiedzieć, że to jest marnowanie wody, że niedobre dla środowiska, że ludzie w Afryce umierają z pragnienia i tak dalej. Po co takie wynalazki, po co takie rzeczy? Po pierwsze, od tego, że my tutaj nie będziemy używać wody, to ludzie w Afryce nie zaczną jej mieć więcej. Po prostu tam jest takie środowisko, że tam nie ma wody w takich ilościach jak u nas i to wcale nic nie zmieni, jeżeli ja przestanę podlewać trawnik. Oczywiście w momentach suszy, kiedy na przykład jest zakaz podlewania trawników, to nie będę tego trawnika podlewał z wody z sieci, a tylko i wyłącznie ze zbiornika na deszczówkę, który mam i który wystarczy mi powiedzmy na 4-5 podlań tego trawnika. Druga sprawa, dlaczego w ogóle ten trawnik podlewać, dlaczego nie zostawić go takiego wyschniętego? I ja w zeszłym roku nie miałem trawnika i myślałem sobie, że o, jak tam zżółknie trawnik, to przecież nie trzeba go podlewać, nic z nim nie będzie i to wcale nic takiego strasznego, że ten trawnik jest żółty. Ale ten trawnik jak zżółknie, to on oczywiście po jakimś czasie dopiero się odbuduje, gdy zacznie spadać deszcz. Po drugie, ostatnio gdy wyszło słońce, było 20 stopni i widziałem, jak fajnie dzieci korzystają z tego trawnika. Już widzicie tutaj kilka rzeczy, tam sobie kocyk położyły, tutaj się bawiły i tak dalej. I gdyby tutaj było same klepisko, bo trawa by była żółta, dzieci by tego nie robiły,
Czyli nie leżałyby na klepisku, tylko by po prostu na przykład gdzieś tutaj o się bawiły. Ja wiem, że dla niektórych to będzie bzdurne wytłumaczenie, ale ja to tak widzę, że fajnie jest, gdy dzieci korzystają z tego trawnika, gdy my korzystamy z tego trawnika, bo ja lubię sobie wyjść i boso na świeżą, fajną, zieloną trawkę sobie stanąć nogą. Lubię po prostu takie rzeczy i dlatego uważam, że mimo, że byłem przeciwnikiem na początku podlewania trawnika, to teraz uważam, że w umiarkowanych ilościach, w rozsądnych ilościach, w odpowiednich momentach jest to wskazane i jest to korzystne dla trawy, dla nas, dla naszego zdrowia. Fajnie jest wyjść, zobaczyć fajną zieloną trawkę na swoim trawniczku, móc na niej poleżeć, więc uważam, że system nawodnienia trawnika to strzał w dziesiątkę. Mimo, że nie byłem przekonany, tak jak mówię, to teraz uważam, że tą rzecz akurat zrobiłem bardzo dobrze i jestem z tego mega zadowolony i każdemu polecam, mimo, że jakiś to tam jest koszt, ale warto takie coś zastosować. I wiem, że pewnie nie powiedziałem wszystkich zalet i wszystkich rzeczy, jeżeli chodzi o trawnik i jego nawodnienie i ten automatyczny system nawodnienia, bo nie da się tego tak po prostu w 5 minutach wytłumaczyć, ale warto i uważam, że jeżeli robisz trawnik i nie robisz nawodnienia, to robisz błąd. Ja, tak jak wspomniałem, nie byłem zwolennikiem, zrobiłem to po prostu tak, że tak powiem, od niechcenia, a teraz tego nie żałuję, już kiedyś o tym mówiłem. Super sprawa, fajnie się ten trawnik podlewa, on jest później dużo lepszy, dużo ładniejszy, dużo zieleńszy, dużo, nawet jeżeli jest susza, to jest zielony, nawet jeżeli podlewamy go mniej w trakcie takiej suszy, to odbija znacznie szybciej po tym czasie, także polecam takie rzeczy zrobić. Dobra, kolejną i ostatnią rzeczą, o której będę mówił, o której już mówiłem, ale będę powtarzał jak mantrę, aby być zadowolonym i komfortowo korzystać ze swojego domu, to niezbędne jest to, aby się w odpowiednim momencie obsadzić w koło, byśmy mieli prywatność na swojej działce. Ja ten błąd popełniłem i nie obsadziłem się drzewkami w trakcie budowy mojego domu, a zaczynałem, przypomnę, 7 albo 8 lat temu i mogłem to zrobić wtedy i w tym momencie miałbym prywatność na swojej działce. I mimo, że my z sąsiadami się dogadujemy, ja lubię swoich sąsiadów, to każdy z nas jednak wolałby mieć odrobinę prywatności, a sąsiada móc zaprosić na grilla i wtedy się z nim spotkać, a nie wychylając głowę przez taras, patrzeć co sąsiad robi albo sąsiad patrzy co ja robię. Więc to był największy błąd, jaki mogłem popełnić w trakcie budowy swojego domu i zrobiłbym to jak najszybciej, dlatego że pieniądze na budowę domu możemy pożyczyć, możemy wziąć kredyt, możemy to przyspieszyć, możemy to zrobić powiedzmy zapożyczone pieniądze i tak dalej, ale powiedzmy za rok możemy mieć wszystko gotowe, a obsadzając drzewka niestety nie przyspieszymy tego żadnymi pieniędzmi, tak? Wiadomo, można jakieś tam za jakieś tam dziesiątki tysięcy kupić jakieś duże gotowe drzewa, ale nie wiem czy one się przyjmą i tak dalej, ale ogólnie mówiąc nie da się tego procesu przyspieszyć i drzewa i drzewka, krzewy będą rosły w swoim tempie, tuje, jeżeli lubicie tuje, będą rosły w swoim tempie, więc tego się nie da przyspieszyć, dlatego polecam, zróbcie to jako pierwsze, jeżeli macie takie warunki mieszkaniowe jak my, czyli na polu, tak? Więc powtarzam to jak mantrę, obsadź się najpierw i to poprawi komfort użytkowania w swoim domu, byś mógł w przysłowiowych gaciach wyjść sobie na swój trawnik, nie oglądając się na nikogo. No dobra, słuchajcie, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się przydał, że podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!